Sport, Mirosław Wysocki. Dobry wieczór. To był przełomowy rok dla polskiego tenisa. Najpierw swoje miejsce w światowej czołówce potwierdziła Agnieszka Radwańska, następnie przebojem do elity wdarł się Jerzy Janowicz. Wkrótce to skromne grono może się powiększyć. W bardzo dobrym stylu w seniorskim tenisie zadebiutowała Zuzanna Maciejewska z Ciechocinka. Zaledwie 17-letnia Zuzanna Maciejewska zadebiutowała w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Tenisistka z Ciechocinka znalazła się na 1005 miejscu, a wkrótce może być jeszcze lepiej. Droga do światowej elity nie była łatwa. Polka w ciągu miesiąca zagrała aż w 5 turniejach. Przełomowy okazał się grecki Futures ITF w Heraklion. Maciejewska przebrnęła przez eliminację i ćwierćfinał, pokonując 3 doświadczone zawodniczki. Niestety w półfinale przegrała z Niemką Leną Marią Hoffman 1-6, 6-4. 4-6. W ćwierćfinale też zagrałam 3-setówkę, która też była 3-godzinna, więc na pewno na półfinale już nie czułam się zbyt świeżo. Ale no wiadomo, że trzeba było wyjść i walczyć. No, ja pokazałam serce na korcie, robiłam co mogłam, się nie udało, to trudno. Ja nie mam do siebie żadnych pretensji o tym już. Zuzia na co dzień trenuje w Warszawie pod okiem Macieja Domka, a uczy się w Sopockiej Akademii Tenisowej. Do rodzinnego Ciechocinka wraca co kilka miesięcy. Jestem dumna, szczęśliwa, że jednak no, to idzie w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że teraz to tempo będzie szybsze. Maciejewska w polskim rankingu juniorek jest niekwestionowaną liderką. Po krótkim odpoczynku tenisistka wznowi treningi, aby przygotować się do przyszłorocznego juniorskiego Australian Open. Turniej nadziei olimpijskich rozegrany w Spale można podsumować jednym zdaniem. Nadzieje zostały spełnione. Siatkarki województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowały się bardzo dobrze. Występ zaowocował powołaniami do kadry juniorek. W zespole kujawsko-pomorskiego zagrało aż 9 siatkarek Pałacu oraz 3 WTS Włocławek. Podopieczne Agaty Kopczyk turniej zaczęły obiecująco, wygrywając z rówieśniczkami z Podlasia oraz Górnego Śląska. Później było nieco gorzej. W rezultacie w klasyfikacji gier nasze województwo zajęło 7 miejsce. Jednak dodając punkty za testy sprawnościowe, okazało się najlepsze. Są to dziewczęta, które mają dopiero po 14 lat i już sporo wzrostu. Także uważam, inwestycja w nie typu szkolenie, techniczne jest jak najbardziej wskazana. Czym więcej nauczą się teraz, to za niedługo już będziemy mieli korzyści z nich. To nie jedyny sukces drużyny z Kujaw i Pomorza. 3 zawodniczki zostały zauważone przez trenera reprezentacji juniorek Andrzeja Pecia. Natalia Sidor, Karina Kucal oraz Kinga Różyńska. 19 listopada mają pojawić się w Spale na zgrupowaniu. Na pewno radość, wielka radość, że spełniają się marzenia, euforia. No i zaskoczenie też pewne, bo nigdy nie wiadomo, kto tak naprawdę się dostanie. Warto wspomnieć, że tylko 26 siatkarek z całego kraju dostało powołanie do kadry. To znaczy, że turniej nadziei olimpijskich stał na wysokim poziomie, bo zaprezentowały się na nim zawodniczki, które w przyszłości mogą stanowić o sile reprezentacji. Bydgoszcz pokazała, jak połączyć turniej na wysokim międzynarodowym poziomie oraz jak walczyć z narkotykami. Muay Thai, czyli tajski boks, to sport, który nie tylko wzmacnia ciało, ale przede wszystkim wychowuje. Wydawać by się mogło, że w tym sporcie walki chodzi tylko o szybką wymianę ciosów. Nic bardziej mylnego. Podczas ćwiczeń młodzi ludzie zdobywają świetną sprawność fizyczną, poprawiają koncentrację i samodyscyplinę. Tegoroczna edycja Międzynarodowego Pucharu Polski połączona została z festiwalem przeciwko narkotykom. Wiele walk, bardzo pasjonujących. Myślę, że stały na bardzo wysokim poziomie i mogły się podobać. Podczas tegorocznego pucharu w Grodzie nad Brdą pojawiło się ponad 100 zawodników z całego kontynentu. 8 specjalnie wybranych walk kobiet i mężczyzn miało miejsce podczas gali finałowej. Jednym ze zwycięzców został Jakub Rajewski, który jest wychowankiem Muay Thai Legion Bydgoszcz. Pierwszą walkę miałem dosyć ciężką, nie spodziewałem się po moim przeciwniku tego, czego zrobił, ale udało mi się na szczęście w drugiej rundzie doprowadzić do końca tej walki. Kolanami w klinczu, tak jak trener poradził, żeby mu włożył lewe kolano. Dyscyplina, która budowana była od podstaw w Bydgoszczy, zbiera coraz większe owoce. Międzynarodowy Puchar Polski pokazał, że sporty walki cieszą się niesłabnącą popularnością w kraju. Oby takie same efekty przyniosła kampania przeciw narkotykom. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za spotkanie. Dobranoc.